Cześć moi drodzy, słuchajcie, dla Was mam taką nietypową informację, ponieważ ten produkt na recenzję czekał z 4 lata, jak nie lepiej. Miałem go recenzować jeszcze na starym garażu, ale gdzieś to mi uciekło, jakby klimat tych produktów nie był mój do końca i ja tego tak nie praktykowałem, nie lubiłem też takich wosków w płynie, ale że teraz jakby chciałbym też odświeżyć sobie troszeczkę pamięć, znowu się tymi produktami pobawić, stwierdziłem, że tego Purboysa EX Sealant with Carnauba pokażę Wam właśnie w tej recenzji i myślę, że dzisiaj w takim okresie jesienno, już niebawem zimowym, będzie to dobre rozwiązanie dla amatorów, którzy chcą po prostu bardzo delikatnie zabezpieczyć przed zimą swój samochód produktem niedrogim, produktem bardzo łatwym w aplikacji. No i przechodzimy teraz do tej najważniejszej, praktycznej części tego odcinka. Szanowni Państwo, Purboys EX. Produkt, który możecie aplikować i ręcznie, i maszynowo. Jego wady ma, jak większość produktów. Posiada dwie wady, które ja zauważyłem, mianowicie hydrofobowość. Można by się tutaj sprzeczać, ponieważ w mojej opinii jest to taki 4 minus, jeżeli chodzi o te kropelki, o ich kształt. Ale tutaj ktoś, kto nie widział wcześniej efektu hydrofobowego, powie, że jest super. Dlatego ja to podkreślam, jest to mały minus z mojej strony. Co dalej? Czas między aplikacją a dotarciem. 30 minut. No jest to nieco długo. Ja wolałbym, żeby tutaj była jakaś taka dowolność. Mogę go sobie dotrzeć bezpośrednio po aplikacji, mogę sobie go dotrzeć za pół godziny, za godzinę, tak jak w przypadku na przykład wosków od House of Waxa. Możecie go sobie dotrzeć dzisiaj, jutro, kiedy chcecie. Ale wracając do Purboysa. Produkt zostawia bardzo, bardzo delikatne przyciemnienia. Tutaj się naprawdę starałem, żeby Wam to pokazać w obiektywie. Niestety wydaje mi się, że nie wyszło, ale gdzieś moim okiem było widać, że bardzo, bardzo delikatne jest. Minimum, ale jest, czyli jest akceptowalnie. Hydrofobowość, to już Wam wspomniałem, mogłaby być troszeczkę lepsza i w przypadku pracy maszynowej widzimy, że produkt nam delikatnie zamaskował te rysy, bądź też po prostu delikatnie mógł je usunąć. Nie wiem, tutaj ciężko mi stwierdzić, nie chciałem go wymywać, ale widziałem też, że tego bałaganu na lakierze było zdecydowanie mniej, jak na tej części, gdzie była aplikacja tylko i wyłącznie ręczna. Ciekawy zapach, taki cytrusowy.
Produkt może być aplikowany oczywiście w każdych warunkach, jak to przystało na amerykańskie produkty, czyli w słońcu, w cieniu, w deszczu, na księżycu i tak dalej. Ale ma być produktem idiotoodpornym, tutaj z nim sobie tak naprawdę poradzi każdy. Docieranie to już jest tylko i wyłącznie formalność, prawo, lewo i produktu nie ma, ale musicie odczekać te pół godzinki, żeby produkt sobie dobrze związał, żeby on się utwardził i wtedy on się tak Wam bardzo, bardzo fajnie wykrusza, jak większość dobrych włosków. Także w tym przypadku myślę, moi drodzy, że to byłoby tyle. Oczywiście, jeżeli chodzi o jego wytrzymałość, no tutaj tak, extra long lasting, czyli super wytrzymały. To już poddaję Waszej opinii. A dzisiaj się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za uwagę i widzimy się niebawem w kolejnych recenzjach. Na razie.